Jupi! Witam Was wszystkich. Przed chwileczką wróciłem ze sklepu zoologicznego. No niestety właściciel nie zgodził się na nagrywanie. Chciałem Wam pokazać, jak wybieram rybki. Tak wygląda moje nowe akwarium. Tutaj klosza włożyłem od lampy, żeby miały sobie przez co przepływać. Odlałem troszeczkę wody z akwarium, dolałem troszeczkę wody z woreczków. Ryby dostałem w woreczkach, tą wodę wymieszałem, tutaj je wpuściłem na kilka minut, żeby się zaklimatyzowały i za chwileczkę wpuścimy je do nowego domku. Mam nadzieję, że im się tutaj spodoba. Nie chciałbym żadnych rybek tutaj wylać na podłogę. Także oficjalnie siup wszystkie do akwarium. U, glonojadek tutaj jeszcze, pyk, został. Skubaniec jest taki, że nawet do worka potrafił się przyssać. Chyba nie chciał tutaj wylądować w nowym zbiorniku. No i mamy to. Akwarium zarybione. Rybki troszeczkę wystraszone póki co widzę. Myślę, że się tutaj dobrze będą czuły, że się zaklimatyzują. Zaraz doleję tutaj troszeczkę wody, bo tak jak wspominałem, zabrałem z akwarium trochę wody, żeby wodę z worka z akwariową przemieszać, żeby się troszeczkę zaklimatyzowały. No i mamy akwarium. Za te wszystkie rybki zapłaciłem niecałe 110 zł. Jest ich tutaj jakieś 20 sztuk. Podstawa sumiki. Sumiki, kiereśniki. Teraz to nie jest sprawa oczywista, ciężko je nawet kupić. Kiedyś praktycznie wszędzie były kiereśniki. Akwarium brzankowe będzie, danio, brzanki, kilka rybek dennych. Jeszcze kilka brzanek chcę tutaj dokupić, purpurowe i inne. Brzanek jest sporo odmian. Taka króciutka wrzutka, no troszeczkę szkoda, że właściciel nie zgodził się na nagrywanie w sklepie, bo by było ciekawiej, jak rybki wybierałem, jak je wyławiał. Starał się złapać takie najbardziej ruchliwe, zdrowe dla mnie. O takie rybki prosiłem. Tak wygląda moje akwarium na ten moment. Co i jak, jeżeli jesteście zainteresowani, ile mnie to kosztowało, dlaczego piasek, dlaczego sztuczne roślinki, bo zaraz się posypią komentarze, Nygus, a gdzie masz prawdziwe? Wszystko mogę Wam uzasadnić, dlaczego, co i jak. To jest chyba moje piąte akwarium w życiu, ostatnie 10 lat na emigracji. Akwarium nie miałem przed wyjazdem do Niemiec. W Poznaniu też miałem akwarium, także robię to nie pierwszy raz. Mam nadzieję, że rybki się zaklimatyzują. Taka króciutka wrzuteczka, trzeba przepłukać w wiaderko. W przyszłym tygodniu planuję jeszcze dokupić 4-5 rybek i coś bardzo fajnego do akwarium. Są pewne gady, które mi się bardzo podobają. Są wesołe, są pocieszne. Też je chcę tutaj do akwarium wpuścić. No nic, zobaczymy, co się będzie działo. Czy rybki się zaklimatyzują? Czy może wszystkie w kiblu wylądują? Pozdrawiam Was serdecznie, do następnego.